Siema byki, hejo, dzisiaj słuchajcie odcinek z odpalenia potwora, czyli po prostu testuję sprzęt przed jutrzejszą jazdą KXD 125, to jest chyba 612 Pro, coś takiego, taka nazwa, czyli taka wielka nazwa. I co się kryje pod tą wielką nazwą? Pod tą wielką nazwą kryje się właśnie ten potwór. A powiem wam, że ten potwór daje na koło niesamowicie. I... O kurczę, Kuba musi tutaj wlepy ponaklejać. Deszcz leje. O kurde, mam nadzieję, że jutro nie będzie padać, bo chcemy jutro tym potworem trochę pojeździć. Słuchajcie, KXD 125, 312 Pro na dużych kołach. Nie wiem, czy w oryginale one były, ale są to założone duże koła. Prawdopodobnie 17-14. Tak myślę. Tak powinno w sumie być. I co Bleku będzie robił? Odpalać będę, czy ja w ogóle dam radę go odpalić, to się okaże dopiero. O, taka to potwora jest, nie? Taka potwora. Co Bleku z tym potworem zrobi? Wiecie co, ja to się boję, że Tomek go połamie, nie? No, powiem tak, no rozmawiałem z nim chwilę, nie? I mówi, kurde Bleku, ja go czasem nie połamię, a ja mówię, słuchaj, no jak połamiesz, no to dobrze, nie? Słuchajcie, w ogóle ten motocykl chcemy dać widzowi, no pojeździmy trochę nim. O kurde, nie widać nic. Widać już. Chcemy dać go widzowi, oczywiście nie chcemy go skatować, tego motocykla. Mam nadzieję, że Tomek go nie połamie, a zresztą nawet jak go połamie, no to części nie są za drogie, spawarka zawsze w pobliżu gdzieś się znajdzie, pojedziemy do radia, pospawamy, ale mam nadzieję, że nie, no wszyscy mówią KXD-ki, no że się niby rama pęka, coś tam, teges, nie, ale być może, że nam no, nie połamie się, w każdym bądź razie, no Tomek mówi, że przez to, że to po prostu jest takie mocne i staje na to koło, no to z tego względu może po prostu go no trochę uszkodzić, nie? Ale no to zobaczymy. No słuchajcie, sania nie potrzebujemy. Czy Bleku go odpali? No to wiemy. Zawsze przed takim odpalaniem to ja mam zawsze tremę, nie? Bo kurde, co to będzie jak nie odpalę, nie? A może tak być. No może, może. Kuba go odpalił, Tomek go odpalił, to może mi się uda. Ja go jeszcze nie odpalałem. No i też trzeba. Hamulce jakieś tam ma. Dobra, Bleku. A powiem wam, że jest nawet wysoki. Wysoki jest. Inkaizde. Przede wszystkim fajnie, że biegi normalnie. Jedynka jest na dół, reszta do góry. Tomek mówi, że biegi to słabo, luz można być, no ale... Ale kurczę, powiem wam, on za tego na koło tak idzie, bo ma krótkie to siedzenie, on jest bardzo krótki tutaj. Dobra, nie przedłużajmy. Majster, odpalaj. Za pierwszym razem. Tomek, dzięki, naprawdę maszynkę fajną nam tutaj sprzedałeś.
chcę jechać do Olixa, żeby po prostu z nim poustalać do koło Strzelna, wiecie. Olix ma X Motosa 125 i chcemy wyścigi porobić. Ale powiem wam, 1300 za ten sprzęcik to jest naprawdę bardzo dobra cena. Tomek mówi, że wszystko go wyniosło tam grubo ponad 1700 zł, a nam sprzedał za 1300 i jeszcze sam wpłacił donaty, nie? Czyli ten motocykl mamy z donatów, słuchajcie, to jest wszystkich motocykl wspólny. Czyli po prostu pójdzie w ręce i tak widzów, nie? A ja jestem cały czas ciekaw właśnie konfrontacji tego sprzętu. Czyli jak Tomek wsiądzie i z Olixem się pościga, jak to będzie, który lepiej wypadnie, nie? Tego jestem bardzo ciekawy. No i wiecie co, jeszcze jestem ciekawy tego, jak sobie Kuba poradzi na nim. Nie no, fajna maszynka, powiem wam, fajna maszynka. Nic, zlać paliwa i jeździć. Wlepszyć, przykleić. Pojeździć trochę i zrobimy wielki trip, jazda do widza i wręczenie. Powiem wam szczerze, że ja już wiem, komu go wręczymy, ale to jest cały czas niespodzianka. Nie będzie żadnego losowania, po prostu ja wiem, kto potrzebuje. Zresztą, kto śledzi kanał, ogląda filmy, wbija, o, zwłaszcza na live'y, czy czyta komentarze, no to może się domyślać, do kogo pójdzie ten KXD. 612 Pro w kolorze blue. No z tamtej strony ta pokrywa jest ładniejsza silnika. Patrzcie, jaka piękna od napędu. Kurczę, naprawdę wystroiłeś go, Tomek, elegancko. Dzięki jeszcze raz. No to co, trzymajcie się i czekajcie na odcinki z KXD-kiem. No będzie po prostu, sam się nie mogę doczekać po prostu. I tak jak wspomniałem, nie, jak ktoś widzę jakiś podbije, gdzieś będziemy na miejscówce, to dostanie go, wolnie się, tylko musi pierw lekko na koło wyrwać i potem może pojeździć sobie. No, koszt na nasze paliwo, znaczy paliwo na nasz koszt. Piona, trzymajcie się, hejo, trenujcie. I got broads in Atlanta, chasing the D in the family.